Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Okazało się, że budżet państwa na 2013 rok okazał się budżetem niewiarygodnym. Sytuacja finansów publicznych jest katastrofalna. Do tego trzeba dodać rosnące bezrobocie wśród ludzi młodych, którzy za chlebem zmuszeni są do wyjazdu za granicę. Prawie 2,5 miliona Polaków wyjechało w ostatnich latach z kraju. Polskie samorządy borykają się z dużymi trudnościami finansowymi. Przybywa im zadań, za którymi nie idą środki pieniężne. W związku ze słabnącą gospodarką założone dochody gmin będą niewykonalne. Wszystko to świadczy o złej polityce gospodarczej obecnego rządu. I moje pytania. Jakie jest zagrożenie dla budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z mniejszymi wpływami do budżetu państwa? Drugie pytanie. Jak ta nowelizacja ustawy, którą dzisiaj omawiamy, o finansach publicznych wpłynie na dochody jednostek samorządu terytorialnego? Chciałbym też powiedzieć, że pan premier zobowiązał swoich ministrów do szukania oszczędności w poszczególnych resortach. A co robiono wcześniej? Lekką ręką wydano prawie 5 milionów złotych z budżetu państwa na koncert Madonny na Stadionie Narodowym. I pytam, czy tak powinno być? I kolejne pytanie. Z czego będą pokryte brakujące środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych? Bo jak wiemy, tam też tych środków brakuje i to znacznie. Dziękuję.